Uszanowanko, witam was wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Gringrów, a to jest Minecraft. Słuchajcie, z rzeczy organizacyjnych, nie nagrywałem chyba z tydzień. Byłem chory. O, nadal jestem, ale farmę mamy dokończoną, to już chyba zresztą ostatnio widzieliście. I znalazłem mojego kunia. Tu jest. Ukrył mi się już wtedy w tym miejscu. Czaicie? Co za kuń? No ale dobra, kunia mamy, dokończyłem, dałem radę spawner, zbudowałem nawet schodki, bo w międzyczasie troszeczkę expiłem i powiem wam, że jak na jeden mob spawner, w zasadzie niewielki, tylko zombie, to jest on całkiem wydajny, bo zobaczcie, no motyka ze zniszczalnością to pikuś, łopata, wydajność 5, niezniszczalność 2, wydajność 5, niezniszczalność 3, no niestety szczęście, no ale co zrobimy, wydajność 5, 2, dodatek niezniszczalność, no i jeszcze poluję na mieczek, za chwilę wam też zbroję pokażę, jak tam wyszło, przecież jakieś niedociągnięcie jest. Z enchantem jakoś tutaj dajemy radę, ale zobaczcie, kurczę, to troszeczkę się tego, no nie ukrywam, nazbierało. No jestem pod ogromnym wrażeniem, że to jest tak wydajne, ale nie o tym dzisiaj. Dzisiaj pójdziemy sobie do Nethera. Tak, zgadza się. Pójdziemy sobie do Netheru, bo no przydałoby się mieć kilka netherowych rzeczy, tak naprawdę. Zbrojka. Zbrojka troszeczkę też została przeze mnie, powiedzmy, zaktualizowana. Żelazno możemy wpieprzyć w zasadzie tutaj. To tak, ochrona 3, ochrona 4, ochrona 3, ochrona 3. Jest po prostu dobrze. Do Netheru nie potrzebujemy motyki i siekiery. Pochodni w zasadzie też chyba nie potrzebujemy jeszcze. Potrzebujemy do Netheru na pewno 14 obsydianu. To wiem na pewno. Potrzebujemy jednego flinta od gravelu. Może mamy, może nie mamy. Może nie mamy. No dobra. Jedną sztabkę żelaza i teraz tak. Moim celem... O Jezus, zaraz kichnę. Moim celem będzie postawienie tego portalu w zasadzie gdziekolwiek, na razie, bo to i tak mi się do niczego nie nada, więc postawię go w wiosce, w jakiejś tam, powiedzmy, sporej odległości, chociaż on i tak chyba mi się, no i tak mi się pewnie dam, no dobra, w sumie racja, on mi się i tak na pewno połączy, więc potem będę musiał się bawić w jego rozłączanie. To sobie stanie o tutaj. A co mi tam? Myk, myk, myk. Au, myk, myk. Teraz z tego musimy zrobić flinta. Oj, 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 oj. Czy to jest silk touch? No, to lipa. To też jest silkiem, dobra. Bo gdybym miał fortunę, to na pewno by wypadło. No ale dobra, musimy teraz troszeczkę z nim powalczyć. Aż wypadnie flint. 2 godziny później. O, mamy flinta. Bardzo dobrze. Odpalamy. I uwaga, uwaga. Wchodzimy do Netheru. Mam nadzieję, że twierdza nie będzie przesadnie daleko. Ani też inne rzeczy nie będą tutaj zaskakiwać. Jakkolwiek to brzmi. Czekajcie, czy ja dobrze widzę, że my mamy tutaj twierdzę zaraz obok? No i pięknie, no bo to jest raczej dobra wiadomość. A tutaj druga jest twierdza. No dobra, no to w sumie spoko. Zapiszmy sobie waypointa, nowy waypoint. Portal. Dajmy mu jakiś kolor taki raczej jasny i ikonkę świata. Działa? Działa. No to idziemy teraz do tego, do tej twierdzy. Chociaż ten kill of silk touchem, to nie wiem, czy to jest dobry pomysł na używanie go tak po prostu. Okej, mamy to. No tego to się nie spodziewałem, że to będzie takie skomplikowane zejście. Ale dobrze, mamy to.
I czy tam rzeczywiście jest twierdza? Bo twierdza jest M, panie Albercie, M. Twierdza jest... Zaraz kichnę, no świetnie. Twierdza jest w ogóle w drugą stronę. Jest twierdza. O, chyba widziałem mury twierdzy? Nie. Twierdza jest w tą stronę, tak? Twierdza jest w ogóle w lewo, tutaj. No okej. Okay. Mury twierdzy już widzimy, więc za chwilę dostaniemy achievementa piekielna forteca. To może w międzyczasie sobie... Ej, a jak kopię z sliktaczem... No właśnie, to z sliktaczem... A czy łopata z sliktaczem? Nie no, jestem pod ogromnym wrażeniem, to bijmy łopatą. Skoro sliktacz to sliktacz, to bijmy tak, jest to chyba bardziej wydajne. Już czuję, że mi na gardło coś wchodzi. Więc co jakiś czas będę odchrząkiwał. Możliwe też, że będę się zaciągał swoimi własnymi glutami. A co tam? Przecież jak szaleć, to szaleć, nie? Bądźmy profesjonalni. Moim celem w Netherze w zasadzie są brodawki. Tak najbardziej. I może jakieś rzeczy z... Rzeczy z, ze skrzyń. Jakieś zbroje dla koni, coś takiego. Jest tu piekielnie wysoko, jakkolwiek to brzmi w piekle. Ale tu widzimy, mamy jakieś tam naturalne schodki, które trzeba delikatnie, o właśnie, poprawić. Ten netherrack mi się chyba jednak przyda, wiecie. Okej. Myk. Oj. Myk. No i tu spadamy. No trudno. Potem się tam wejście ogarnie. Na pewno troszeczkę soul sandu będę potrzebował. Nie wiedziałem, że soul sand się kopie jak prawdziwy piasek tak szybko, w sensie. No dobrze, dobra moja. Aha, no tak. W Netherze lawa rozprzestrzenia się zdecydowanie szybciej. To też jest zawarte uwagi. Może potem, jak będę próbował z tym portalem coś wykminić, to uda mi się go... Wow, uspokój ty się. Właśnie prawie umarł. Może nie prawie, bo ta zbroja jednak jest mocna, ale... Nie było to zbyt ciekawe przeżycie. Dobra, z dwa staki myślę na razie mi wystarczą. To przerobimy sobie... Jeszcze na takie coś, dwa staki tego, to możemy myślę wyrzucić. Te bloczki też nam się może przydadzą. Ochronią nas tymczasowo przed potworkami wokół domku. Więc myślę, że to jest raczej... Naprawdę tutaj się zbugowałeś? Więc myślę, że to jest spoko opcja na tymczasowe... obudowanie, zabudowanie. Oho, panie gaście, by to wolelibyśmy z panem nie walczyć. Nie to, że się cykam, ale to, czy to ma sens na razie z nim walczyć? No, twierdza jest rozległa, to trzeba jej przyznać. Ale chyba dojdziemy do tego filaru. Mówiłem, że będę się zaciągał. Jest to straszne. Miałem dzisiaj nadzieję na dość dobrą sesję nagrywkową, ale widzę, że wyjdzie jak zwykle. Czyli nie wyjdzie. Ała. Zbudujmy wieżę. Czy tu jest Enderman? Okej, okay. Enderman w Netherze to jest coś dla mnie nowego. Ale jak już jest, a ja mam miecz z grabieżą, to może mu po prostu... Uderz mnie. No właśnie, mieczyk z grabieżą dał mi dwie enderperły, więc w sumie jak zdobędziemy teraz Blaze Roda, co jest raczej wykonalne na spokojnie, to będziemy mieli skrzynkę, bardzo fajną ender skrzynkę, gdzie przy zejściu do jaskini będzie raczej dobrą opcją jako dodatkowe miejsce w ekwipunku, póki nie będziemy mogli zrobić jeszcze plecaka, bo... Słyszałem, że się da robić plecak. Piekielna forteca. Zatem achievement zaliczony. Okej, okay. Raz, dwa, trzy, raz. No dobrze, na dzień dobry mamy Blaze'a, który już do nas strzela. Tu przydałaby się tarcza, tak teraz sobie pomyślałem. No strzelisz jeszcze raz? No pewnie, pewnie. No dobra, ale ten Blaze to w bardzo złe miejsce leci.
Spawner Blaze'ów, tak, tam jest spawner Blaze'ów. Blaze'ów raczej niefortunne dla mnie miejsce poleciał. Bo jak tutaj go zabiję... O. Dobra, musimy sobie go odpuścić. Bo jak tam bym go zabił, to po prostu straciłbym to, co on tam w sobie ma. Nie no, fortecja jest przeogromna. To jej trzeba przyznać. No ale to nic. Pobijmy kilka Blaze'ów. Laga mam. Świetnie. No, mieczyk z grabieżą to jest jednak dobra sprawa, muszę przyznać. Szybko jedną chlebę, żeby się podleczyć. Czarny szkielet. No też spoko, ale to na razie nie te... Wow! Trzech panów tutaj. Okej, po tobie spadło niestety. Okej, 6 base rodów to już dużo. Chociaż jeszcze troszeczkę zrobimy, bo upolujemy sobie do twierdzy, nie? Zobaczcie, piję herbatkę z cytryną. Muszę jakkolwiek się wzmacniać. No, no, okay. 8, czyli 16. No to już ładnie, ale to jeszcze nie jest to, co ja bym chciał. Jak już tu jesteśmy, to już trochę powalczmy. Widzę, ta twierdza jest zdecydowanie bardzo rozległa. Bardziej z tej strony. No i jeszcze tak kilka i ja będę wtedy happy. Nie chcecie im pomóc, tak? Jeden spadł. Okej. Okay. Gdzieś gaz słyszę leci i widzę na minimopie. No dobra, no nie chcesz mi pomóc, to nie, no ja nie będę tutaj stał godzinę i czekał, aż się łaskawie zrespisz. Tego szkieleta może dojedziemy. Chyba, że wpadł do lawy. Teraz to się buję. Aha, szkielet jest na górze i zwykły jest na dole. Czy on łaskawie spadnie do mnie, czy nie bardzo będzie chciał? Ja do niego wejdę, to też nie jest. To też nie jest problem. Cześć, szkielecie. Wolałbym, żebyś mnie nie dotknął, no ale... Wolałbym też, żebyś coś innego dropił, niż to, co teraz dropnąłeś. No ale nie można mieć wszystkiego, od tego zacznijmy. I lecimy dalej, w poszukiwaniu jakichś może skrzyń czy coś. Mamy Blaze'a po drodze, który oczywiście wzniósł się w powietrze, więc no, walka z nim znowu nie ma sensu. No, okej, mamy pierwszą skrzynkę. A w niej jakieś diamenty, złota zbroja, napierśnika nie chcemy, no bez przesady. Mam ich pełno ostatnimi czasy. I to już jest coś, czego ja nie lubię w tych twierdzach. One są takie zawijaste, takie jakieś... O, to też bardzo lubię, widzę. Jezu, ja zaraz naprawdę chichnę. Nie, nie rób tego, nie wolno. Jezus, ta twierdza to już w ogóle jest też rozległa z tej strony. Wow. W zasadzie mi najbardziej zależało na tych Blaze Rodach, no i brodawkach przy okazji, jak już tu jesteśmy, żeby do tego piekła nie wracać, bo no, wracanie do piekła po brodawki nie jest niczym przyjemnym, jak już teraz się tutaj wejdzie, bo to już lepiej nie wracać. Tu zejście w dół. O, takie kręte. O, dwie skrzyneczki, no spoko. Troszeczkę złota i złota zbroja dla konia, też zawsze spoko. Mi się to na pewno przyda. Mamy brodawki. Mamy blazer. O ja. Mamy kilka czarnych szkieletów. No dobrze, mamy tą klątkę narzuconą od niego. Nie pamiętam, ile ona trwa. Więc może chwileczkę przyczekajmy. A, właśnie się skończyła. Widzę jeszcze dwa te czarne szkielety. Tam trzy czarne szkielety. Dwa blaze. No jest to trudne. Więc może po prostu olejemy ich na razie. Dobra. Co więcej? Nie mam żadnego materiału do budowania. No, szkoda.
Ale dobra, mamy brodawki, czyli w zasadzie misja już w większości spełniona. Może jeszcze pokusimy się o te skaczące blazy. Wiecie, jak już tu jesteśmy, no to chyba warto byłoby to zrobić, nie? Wiecie, ja przeszedłem z dołu czy z góry, bo to też jest ważne pytanie. Chyba tam z prawej, czyli ja jeszcze musiałbym jeszcze raz zejść w dół. Więcej żelaza, no spoko, zapalniczka też się nada. Tu już mamy jakieś elitne zejście. To nie. No to co, no to chyba w prawo, nie? Czyli do dołu bardziej iść. Tak mi się wydaje, przynajmniej, że... No właśnie. O, i mamy siodło kolejne, no i spoko opcja. Wiecie co, ja może te skrzynki będę po prostu jakoś zaznaczał, że ja przy nich już byłem, żeby dwa razy do tej samej skrzynki nie zaglądać. Tutaj szedłem i tu były te mobki, nie? Agresywne. To było tutaj, to było tutaj. Może się zderespiły. O panie. No dobra, w sumie stało się coś dobrego, bo te wszystkie skretyniałe moby są w jednym miejscu. No dobrze, wyszło całkiem spoko. Aha. Dzień dobry. No, ale widzę, że nikt mi tutaj jakoś nie wita specjalnie. A szkoda, bo ja się cieszę, że was widzę. Że w ogóle was widzę. Stop. Już tu byłem. Ty Jezus. No ładnie. Kolejny blazik. Może uda nam się ciebie zabić po dobrej stronie, a jednak nam się nie uda ciebie zabić po dobrej stronie. Tu może pójdziemy w prawo, tą jaskinią. Tamte blazy byłem przy nich. Czyli okej, okay. Tutaj jest zejście do góry, czyli tutaj też byłem. Ej, nie, nie byłem tutaj. No to spoko. Jak już tu jesteśmy, to skorzystajmy z tego glowstone'a. On też nam się nada. Dobra. No, no właśnie niedobra, bo to widzę, że to już do niczego nie prowadzi. A chciałbym... Chciałbym kilka magmak. Juuu, buf, doskoczyłem. No tak, tutaj byłem. Więc to jest ta twierdza, w której ja już na bank byłem. I fajnie byłoby się dostać na drugą stronę. Fajnie, fajnie. Kolawa. W ogóle tu wygląda, jakby to się dorespiło, narespiło. Trzymaj shifta, Albert. Trzymaj jebanego shifta. Ja w ogóle wszystko, co robię, to chyba prowokuję, żeby się wywalić za nic w tym netherze. Nether to jest, wiecie co, porażka. To jest chyba szósty mój, czy piąty Minecraft Hardcore nagrywany. I za każdym razem ginąłem w lawie. Jeżeli nie w netherze, to po prostu w lawie. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że ja tą lawą, to się po prostu lubię bawić. No dobra. Myślę, że tak na dzika też możemy wejść do tej twierdzy. No Nether się chyba nie obrazi. Czy upadek z takiej wysokości może mnie zabić? Przekonajmy się. Huh. To było w sumie głupie, co ja zrobiłem. Tam jest więcej blazów. Tyle już do mnie tu gdzieś strzelają. Ja pierdykam. Zwykły szkielet. Nie jesteś jakimś tutaj moim dobrym celem, raczej. Blazy tam przy lawie, no szkoda, że już zwierzęta i moby z Netheru są ognioodporne. Ło, więcej blazów! Łopanie! Zbierzmy więcej tych glowstone'ów. Dodatkowe, darmowe źródło oświetlenia zawsze spoko. Zwłaszcza kiedy jest to w formie bloku, który wygląda ładnie i można go jakoś jeszcze mądrze zagospodarować. To już w ogóle baja. Dostałem SMS-iaka chyba.
Ale to nic, to nic, to nic, to nic. Przecież już minęła 20 minuta nagrania, to może ten nether sobie podzielimy na dwa party, skoro ja już tutaj tak biegam. Schowajmy się może tutaj. To co? Powiedzmy, że jest to koniec części pierwszej. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.